jadę właśnie Maybachem na turbopomoc w Krakowie. Tam będę jeździł najpiękniejszym S5 w Polsce. W oddali koło Audi R8 projekt B-Free Tour. Samochód ma grubo ponad 500 koni mocy, od serii odbiega prawie wszystkim i niedługo będziemy jechać tym samochodem prawie 90 km po pięknych, beskidzkich drogach, co zobaczycie w dalszej części filmu. Po wielu latach oczekiwania w końcu finalny efekt, końcowa wersja projektu B-Free Tour. Właśnie teraz widzicie ją w dzisiejszym filmie. Zobaczmy na początek, jak to w ogóle godo! Odpalamy! Ja pierdzielę! Zakładam, że nie słyszeliście, co mówiłem. Ale piękna sprawa. Tutaj macie wszystko, co można zrobić w karbonie. Macie karbonowe. Karbonowa lotka, karbonowy dyfuzor, karbonowy wydech. Jak już jesteśmy z tyłu, to przyjrzyjcie się na te poszerzenia. Zobaczcie. Na moje oko jakieś 8 cm z każdej strony. Wszystko, tak jak mówiłem, w karbonie. Przód poszerzony. Splitter karbonowy. Samochód ma położoną folię koloru fioletowego i robi nieziemską robotę. Zajrzyjmy do środka, ponieważ wnętrze w S5 naprawdę robi robotę. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to masakrycznie dużo alkantary. Praktycznie cały samochód jest łącznie z sufitem, jest pokryty alkantarą. A poza tym drugim materiałem dominującym jest karbon. Bardzo dużo elementów karbonowych. Karbonowa gałka, karbonowe łopatki, kierownica, wszystkie takie drobniutkie elementy, tutaj boczki. Siedzi się w tym samochodzie bardzo wygodnie poprzez kubełkowe, personalizowane fotele. Oczywiście również alkantara i karbon, no ale to musi pasować do tego samochodu. Wszystko jest zgrane perfekcyjnie. No i przede wszystkim kierownica od R8, od Audi R8. Właściciel jest fanem Audi, ale ma też prywatnie Audi R8. Sprawdźmy, co się kryje pod machą. Przede wszystkim w oczy rzuca się wielki kompresor TTS Performance i całość osiąga moc 590 koni mechanicznych. Bestia, totalna bestia. Generalnie bardzo dużo ludzi, więc pomoc naprawdę jest turbo, bo to wydarzenie zwane turbo pomoc. Teraz prowadzone są licytacje, tam na Wielkim Wozie Strażackim. Licytowany jest między innymi mój przejazd w Audi S5. 250 zł, biały team po raz trzeci sprzedane, brawo! I ten dwuosobowy team pojedzie właśnie Maybachem. Ale proszę państwa... za Maybacha. Dzień dobry! Jak się cieszycie na 90 km w Maybachu? Chyba najbardziej luksusowy samochód. Miłego przejazdu! Buczo, jak w ogóle ci się podoba to wydarzenie i jak oceniasz ten pomysł? Cześć wszystkim w ogóle, fajnie, że jest nas tak dużo. Zapraszamy do licytowania Audi S5, jednego z najciekawszych projektów tutaj. 650 po raz pierwszy, 650 po raz drugi. Pan mówi dość, ktoś, wszyscy mówią pas, nikt już nie puszczy oczami. 650 po raz trzeci, wielki brawo! Pan w czarnych okularach! Super! Na R-Ride'zie. Taki jest maksymalny spas do dołu. Patrzcie, patrzcie, jak równo siedzi. I teraz do góry. Jednak co powietrze, to powietrze. I tak mogę jechać, bo inaczej bym się bał. Wsiadamy, zapinamy pasy. Oczywiście, to jest tak. Daniel. Daniel wygrał przejażdżkę za 650 zł. Masz bardzo wielkie serce. I jednocześnie serce pewnie motoryzacyjne. W tobie tkwi. Tak, jedziemy tak. Audi S5. Ja jeździłem tyle samo co ty tym samochodem, czyli nic. Teraz będę pierwszy raz wciskał pedał gazu. O,
gada nieźle. Mamy też bardzo dużą publiczność. Jak z tej strony, tutaj na milimetry przejechałem. Ja pierdzielę. Samochód nie do jazdy. No. Dosłownie tyle. Na żyletki, jak tak. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy pana, który nam pomógł wyjechać, bo to jest projekt o, nie wiem, z 20 cm szerszy. Zawał. Ja zawał. Ale już możemy się odprężyć. Ty się o nic nie martw. Daniel. Spokojnie. Wszystko na 500 mamy teraz. Żeby się tak bardziej nie robić. Wrze się niesamowicie. Masz 38 lat? Tak. Super, bomba. A ty jak tak? 23. Kurczę, no to... Młodziak. Ja pierdzielę. Ja już chcę porozmawiać, człowieku. Ja przed! Tak? Ja mam dziecko, mam syna, który ma 11 lat i mam córkę, która ma 5 lat. Ja pierdzielę. Mógłbym być twoim synem. Jakbyśmy się postarali. Tutaj mamy budynek. Bardzo fajnie będzie się niósł dźwięk. Bo będzie odbijało fajnie. Tak, bardzo fajnie będzie odbijało. Ja pierdzielę! Jest kosa. Ludzie to z daleka już patrzą, żeby stoją. Yeah! To jest Mistrzostwo Świata. To jest projekt Mistrzostwo Świata, no. Dokładnie. Przepuszczają, kurwa, nawet na rondzie. Czy ja dobrze widzę znaczek ekspresowej drogi przed nami? Tak, tak. Niebieski znak, tak, z białym, tak, samochodzikiem. Lecimy na chwilę na chwilę. No to możemy pokazać, o co to chodzi w tym temacie. Co, redukcja? Redukcja i ogień. Gratulacje, że zrobiłeś taki projekt. Naprawdę. Świetnie, naprawdę. Projekt stworzony latami. W końcu możemy poznać taką finalną wersję. A szulikarkę wyczyniła. I to jest prawidłowa reakcja. Dokładnie. Słuchaj teraz, posłuchaj teraz. Odjedz. No to było ile? 3000 obrotów. Ja! Mnie tu bolą uszy. Co dopiero na zewnątrz? Co pierdź? Kurwa, teraz, słuchaj teraz. Teraz ten moment. Nie odbijam. Ja pierdzielę! Dobre. Mało kiedy mam spocone ręce w samochodzie. To jest ten moment.
pizzę. Masakra, będę musiał umyć. Turbo Pomoc to jeden chyba z moich ulubionych eventów. Nie dość, że pomoc, to jeszcze turbo. Ten uśmiech ludzi na twarzy bezcenny. No, wszyscy żyją po prostu. Zajebiście. Bo, wiesz, to jest coś innego, nie? Jak nie patrzył. Nie? Takie coś na co dzień takiego nie ma, nie? Kurze, ile ten samochód w ogóle pali tak a propos? Masz tam jakiś ten? Wiesz co? Powinien mieć na ty. Słuchaj, 23 litry. A to leciutko. To paliwo idzie. Oprócz tego? Tak, bo to jest najmocniejsze, którym jeździłeś? Nie. Escort S6. 890 koni. Porobiona, tak? Tak. O, jak ci zazdroszczę. 890 koni w kombiku. Ja pierdzielę. Ja pierdolę. To jest przepiękne. Słyszysz i jak grzmisz? Grzmi właśnie to. Coś grzmi. Ale to wiem. Ale wariactwo, to jest wariactwo. No właśnie. Danielu, bardzo ci dziękuję. Ja również. Przyjemnie było. Takiej emocji nie miałem bardzo, 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 bardzo dawno. Chodź zdjęcie na Instagram jeszcze, na sam koniec. Spoko. Bardzo fajny event. Jestem pełen wrażeń i emocji, naładowany taką energią. No bo takim samochodem nie jeździ się codziennie. My już wracamy do Warszawy Maybachem Jose Kolekcjonera. Wam dziękuję za uwagę. Było grubo, bardzo gruby event. Mam nadzieję, że również wam się podobało. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, no ale w dzisiejszych internetowych czasach ważne. Wpadajcie na Instagrama. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Pa!